W ramach Północnej Licealnej Ligi Koszykówki Kobiet do Turowa przyjechały zespoły z Koszalina i Lęborka. Mecz bardzo zacięty, ale przeciwniczki na razie lepsze, chociaż końcówka drugiej kwarty to coraz lepsza gra gromaturowo. Mało zdobywamy rytm swojej gry. No, Koszalin nigdy nie był łatwym przeciwnikiem. Dziewczyny przeważają nas warunkami fizycznymi, są znacznie wyższe. No, pomału zdobywamy ten rytm gry i mam nadzieję, że w drugiej odsłonie tutaj już będziemy bardziej skuteczni. Bo... A kto tutaj faworytem jest? Koszalin? Znaczy, myślę, że liga jest na tyle wyrównana, że w zasadzie każdy tutaj może każdy mecz wygrać. My obecnie jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli, Koszalin nadrabia nierozegrane spotkania. Ja myślę, że w całej tej tabeli niemalże każdy z zespołów, oprócz dwóch może ostatnich outsiderów, może wygrać z każdym. Także ten mecz jest cały czas otwarty i myślę, że powalczymy do końca. A jakie błędy popełniają dziewczyny z pana drużyny? Dużo fauli widzieliśmy. Faule są podyktowane naciskiem i obroną na całym boisku, natomiast bardziej bym się przyczepił do niezastawiania zbiórki. To są wysokie dziewczyny, ale trzeba tą zbiórkę zastawiać. Na górze nie ma co z nimi walczyć, jeżeli się tego na dole nie zastawi. Drugim problemem, który tutaj odczuwam, to jest troszeczkę emocje. No, stres w pierwszej kwarcie był bardzo odczuwalny. Rzucaliśmy proste akcje, nie były kończone skutecznymi akcjami. No, to się bierze z tego, że dziewczyny bardzo chcą i czasami to nie wychodzi. No, mam nadzieję, że te nerwy są już opanowane i druga połowa, tak jak powiedziałem, będzie dużo lepsza. W pierwszym meczu gromturowo zmierzył się z UKS 16 Koszalin. W tym meczu, w pierwszej kwarcie, koszykarki Gromu zbyt dużo straciły, by móc w kolejnych kwartach odrobić zaległości. Mecz przegrały 51-57. W drugim spotkaniu turowianki zagrały z jedynką Lęborg. W tym meczu gospodynie ani przez chwilę nie oddały prowadzenia, a końcowy wynik 80-50 dla Gromu świadczy o przewadze dziewcząt z Turowa.